Witajcie, ze wszystkich tradycji ta wydaje mi się najsmaczniejsza. Faworki, chruściki, chrusty. Na tłusty czwartek. Nie byłabym sobą, gdybym czegoś nie namieszała w tym przepisie, więc specjalnie dla was przepis na wegańskie faworki. Pyszne, chrupiutkie, najlepsze jakie znajdziecie. Cały przepis zaczynam od przesiania mąki pszennej. Używam około 300 gramów. Zaraz dodam do niej jeszcze szczyptę soli. Co daje mi przesianie mąki? Daje mi to, że ciasto nie będzie miało grudek, a dodatkowo będzie cudownie delikatne. To teraz pozostałe składniki. Ciepła woda, odrobina oleju, wegańska śmietana. To ona jest kluczem tej receptury. I na sam koniec ocet spirytusowy. Może to też być wódka bądź sam spirytus. Co da mi to w przepisie? Użycie tego składnika spowoduje, że ciasto nie będzie chłonąć tłuszczu. Teraz wyrabiać będę ciasto. W strukturze przypominać ono będzie makaron. One musi być twarde, ale elastyczne. Zaraz potraktuję je wałkiem. A dlaczego wałkiem? Wałek spowoduje, że te ciasteczka będą niesamowicie kruche. To tak zwane zwijanie ciasta śmietanowego. I teraz przez 10-15 minut będę w ten sposób traktowała te ciasto. Po tych cudownych, mocnych 15 minutach ciasto odkładam do lodówki na 30 minut, aby odpoczęło. Tak wygląda teraz to ciasto. Zacznę już nagrzewać tłuszcz. On naprawdę musi być bardzo gorący i musi go być bardzo dużo. Odkrawam teraz kawałek ciasta. Ten zostawiam na później i dość cienko rozwałkowuję. Wałkując to ciasto, odsyłam was do przepisu Pawła na orzechowe gniazdka. Wykładam sobie ściereczkę, bo na nią wykładać będę moje ciasteczka. I teraz tutaj mam radełko, takie do wykrawania właśnie ładnego kształtu. Z powodzeniem możecie zastąpić je nożem. Pokażę wam taką i taką opcję. Moje ciasto kroję w paski. Mają one około 4 cm. Nadaję im zabawne kształty. Zobaczcie, każdy taki prostokąt nacinam lekko w środku. Bo przez tą charakterystyczną dziurkę będę przekładać jeden z boków. I tak postępuję z całym moim ciastem. Chcecie sprawdzić inne roślinne przepisy? Z myślą o tym stworzyliśmy też taką playlistę. Zobaczcie, drugą turę moich faworków wegańskich pokroiłam normalnie nożem. I postępuję dokładnie tak samo. Faworki idealnie wpisują się w naszą playlistę na tłusty czwartek. Przygotowaliśmy ją specjalnie dla was. I teraz tak, na rozgrzany mocno tłuszcz, i tutaj musicie być bardzo ostrożni, wrzucam faworki. Moje chruściki w tłuszczu spędzą kilka minut, do momentu, w którym zobaczę, że nabiorą złotego koloru. Moje faworki przekładam od razu na ręcznik papierowy, aby wchłonął on nadmiar tego tłuszczu. I teraz zobaczcie, jak one cudownie wyglądają, jak już teraz widać, że są chrupkie i to domena idealnych wegańskich faworków. Wykładam je na talerz i teraz całość opruszam cukrem pudrem. Przygotowując ten przepis, nasuwa mi się do was jedno pytanie. Jak wy spędzacie ostatnie dni karnawału? Polecam wam wypróbować ten przepis, bo lepszego nie znajdziecie. Bawcie się dobrze.